To zaczynamy ciąg dalszy naszych zastanowień nad naszym życiem i sposobem przedostania się przez te wszystkie wydarzenia, jakie nas tu na ziemi czekają, jak się przez nie przedostać, żeby nie dać się uwikłać w cokolwiek, a więc mamy dużą sprawę do zrobienia. Wiemy, że ta stara nasza natura została mocno zepsuta po prostu i dlatego czytamy, że Bóg dał nam nową naturę, żebyśmy mogli żyć życiem Chrystusa tutaj na ziemi. To jest piękna rzecz i warto, żeby tak było. W liście do Galacjan, drugi rozdział od 18 wiersza. Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierzy w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Apostoł poucza nas i bardzo solidnie stawia zaporę przed każdym wierzącym, który wyszedł z tego świata ciemności, aby należeć do Boga, żeby nie wracać w to, co było kiedyś. Mówi, że jeśli opuściłem strefę starego człowieka, szukania zaspokojenia własnego ja, szukania akceptacji w innych ludziach, jeżeli to wszystko opuściłem, a później w chrześcijaństwie, będąc już jako wierzący, ochrzczony człowiek, zacznę przywracać z powrotem te rzeczy, to wtedy apostoł Paweł mówi, że sam siebie czynię przestępcę, bo wracam do przestępstwa. To tak jak przestępca wraca do miejsca popełnionego przestępstwa, tak samo wielu wierzących ludzi, opuściwszy przez śmierć Chrystusa, przez chrzest, miejsce przestępstwa, potem wracają na to miejsce przestępstwa i zaczynają z powrotem budować tam swoją rzeczywistość. I to jest, Paweł mówi, wtedy wracasz do swojego grzechu. Stajesz się z powrotem grzesznikiem, jeśli to robisz. W chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak akceptacja, żeby mnie inni zaakceptowali. Nie ma czegoś takiego. Nie ma szukania akceptacji poprzez to, żebym się ludziom podobał, żeby ludzie się cieszyli, widząc, że potrafię się powygłupiać, że potrafię to czy tamto porobić, że to taki fajny człowiek. To jest powrót do starego, do przestępstwa. A więc po co w chrześcijaństwie takie rzeczy komukolwiek są potrzebne? Mamy być poważnymi ludźmi, którzy potrafią się radować, ale w Panu potrafią się cieszyć życiem wiecznym, nie przemijającym, ale wiecznym. A więc apostoł ostrzega nas, abyśmy nie wracali. Ile masz powrotów do czegoś? Powiedzcie, ilu znacie ludzi wierzących, którzy skończyli z tym i nie wracają już więcej? Już nie myślą w ten sposób w ogóle. Nie oczekują od ludzi, że ludzie będą ich zabezpieczać. Są wolni, są szczęśliwi, wiedzą, że wszystko mają w Chrystusie, a więc w sumie radują się w Panu zawsze, nie, bez znaczenia, jak inni ludzie. A ilu ludzi masz takich, że stale patrzą, co ludzie. To jest wracanie do przestępstwa. Paweł mówi, kiedy Pan stanął na mojej drodze, nie radziłem się ciała i krwi, co dalej robić. Poszedłem za nim i tyle. I teraz Paweł mówi, teraz raduję się w Panu zawsze. Tu a w sens Paweł pokazuje zakon, że jeżeli ktoś wyszedł spod zakonu i stał się wierzącym pod łaską w Chrystusie Jezusie, to już niech nie wraca pod zakon z powrotem.
Choćby nawet ludzie przychodzili i mówili, a gdzie twój sabat? Dlaczego ty sabatu nie święcisz? Przecież wiesz, że jest zapisane w 10 przykazaniach, że trzeba sabat święcić. Co, ty już nie uznajesz 10 przykazań w ogóle, czy jak? Nie, uznaję. 10, 20, 500, 2,5 tysiąca, ile ich tam jest, wszystkie uznaję w Chrystusie. I nie wracam tam, bo mam Chrystusa, idę dalej. Żyję dzięki Chrystusowi. Nie wracam do miejsca swojego przestępstwa. Zakon mógł powiedzieć o mnie, to jest kłamca. No jeżeli wrócę i będę teraz chodził koło tego, ile mogę skłamać, jak mogę ewentualnie powiedzieć, żeby to nie było kłamstwo. Zacznę kombinować, to w pewnym momencie zacznę odbudowywać stary system obronny. Jeżeli tylko coś się pojawi, od razu pierwsze co będzie, to jak wybrnąć z sytuacji. To znamy ten system. To jest przestępstwo. Przestępca zawsze myśli, jak wybrnąć z sytuacji, ale czysty cały czas jest czysty. Nie musi znikąd wybrnąć, bo cały czas jest w czystości i należy do Boga. Czystymi wszak jesteśmy przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Nie wracaj do miejsca, które zostało za tobą. Będziemy o tym mówić, to jest bardzo silnie powiedziane przez Boga. Nigdy więcej nie wracajcie do Egiptu. A dla mnie i dla ciebie nigdy więcej nie wracaj do miejsc swoich przestępstw. To się skończyło. Żyj na wolności. Nie myśl, jak dawniej załatwiałeś swoje sprawy, czy załatwiałaś. To się skończyło. Dzisiaj wszystko jest inne. Piękne, nowe. Jeżeli tak ludzie by myśleli, byśmy widzieli w Kościele samych świętych. Ale że ludzie wracają do swojego starego sposobu rozsądzania, no to wracają do miejsca przestępstwa. Słowo Boże mówi tak, jeżeli czynisz ciała oparcie, przeklęty jesteś. Powiecie, ilu chrześcijan nie czyni już ciała oparcia? Ilu nie wraca do tego starego, przestępczego życia? Ilu oparcie ma w Chrystusie całkowicie? Ilu polega na tym? Powiecie, co lepiej? Powiedzmy tak. Możesz mieszkać i masz do wyboru. Jedno mieszkanie będzie obok szpitala, niedaleko szpitala, drugie będzie daleko od szpitala i trzeba przez jakieś góry przyjechać, żeby do tego szpitala dojechać. I teraz ty myślisz sobie, a jak zachoruję, to lepiej będzie, jak będę blisko szpitala, bo szybko do mnie dojadą i mnie wezmą i przeżyję. A jak będę daleko, to nie zdążą może i nie przeżyję. To lepiej wolę koło szpitala. Ilu by wybrało za górami? No i dobrze. Rozumiecie? Chodzi głównie o to, żeby tak myśleć. Czy ja najpierw myślę, żeby mieć opiekę medyczną, czy ja najpierw myślę, żeby tak żyć z Bogiem, żeby miał opiekę Chrystusową, pasterza, Chrystusa Jezusa. Rozumiecie? Bo to jest uwolnienie się całkowicie. Ludzie, w świecie możesz być blisko szpitala i umrzesz. I możesz być daleko i nie umrzesz, bo nim oni dojadą, to ty wyzdrowiejesz. Chwała Bogu. Nie chwała Bogu, że lesie nie ma, tylko chwała Bogu, że nie zdążą dojechać. I cię tam już załatwić jakimś zaszczykiem, tylko wyzdrowiejesz i już możecie wracać już po wszystkim. A więc jak my myślimy? Czy myślimy, że ten świat nam zapewnia to, że nasze zdrowie będzie dobrze funkcjonowało? Czy Chrystus? Musi być weryfikacja. To musi być Chrystus. Bo Chrystus nie zawodzi. Mówię ci, że Chrystus nie zawodzi. Nie zawodzi. To jest piękne. To jest naprawdę piękne. A więc nie wracajmy do starych sposobów rozsądzania, zastanawiania się, jak powinno być. Wszystko stało się nowe. Jeżeli wracasz do starego, to czyni się przestępcę. Powiem ci, żono, swojego męża, że gdy wracasz do starych metod rozsądzania, to czynisz siebie przestępczynię i jesteś nią i zachowujesz się jak przestępczyni, ponieważ nie korzystasz z wolności w Chrystusie, aby miłować swojego męża.
mężu, jeżeli wracasz do starego i w stary sposób rozsądzasz rzeczy, to czynisz siebie przestępcę i nie jesteś w stanie miłować swoją żonę jak Chrystus. Czy dobrze powiedziałem? Tak to wygląda. Dokładnie tak to wygląda. Ale gdy nie będziesz wracać do starego, dziś, jutro, pojutrze i tydzień, i się oduczysz wracać do starego, i twoim zwycięstwem będzie Chrystus, kiedy przyjdzie diabeł, żeby ci dać chorobę, taką chorobę myślową, żeby chodzić i widać, że już człowiek ledwo chodzi, to ty od razu wygrywasz, bo jesteś z Chrystusem. Diabeł nie ma jak się przebić nawet. Ale jeśli będzie to na starym zbudowane, to on szybko posieje tam różne rzeczy. Nie wracaj do starego. Tam czeka na ciebie twoje przestępstwo. Ludzie różne rzeczy robili. Kiedyś, pamiętam, jak tam czarny kot przebiegł drogę, to już człowiek zastanawiał się, iść dalej czy nie iść, tam będzie później. I teraz, gdyby wrócić do tego, to może się okazać, że znowuż może przebiegnie czarny kot i ty pomyślisz, no ciekawe, czy iść dalej czy nie. I co już jest z tobą? Jesteś przestępcą. Bo co ma wspólnego czarny kot z czymkolwiek? Ty jesteś dzieckiem Bożym i ty idziesz. Rozumiecie? I różne rzeczy, kiedy to wraca, to czynią z ciebie przestępcę, bo zachowuje się jak przestępca, jak grzesznik, który popełnia przestępstwo. I tych rzeczy są różnych, tam podanie ręki przez próg, czy inne rzeczy, prawda? A więc kiedy, no nie, bo to coś tam po prostu, bo kiedyś coś wymyślił na przykład, czy inne rzeczy. Albo no, różne rzeczy mogą być. Nie wracaj do domu, jak wyjeżdżasz, nie wiem, to, bo jak wrócisz, to usiądź, albo nie usiądź. No, różne tam bzdury takie, które jeżeli to gdzieś wróci, no to jesteś przestępcą w tym momencie, bo nie masz bezpieczeństwa w Chrystusie, tylko twoje bezpieczeństwo to jest jakieś tam takie czy inne działanie. Co tu może być jeszcze? Tu jest pełno rzeczy, które mogą to robić po prostu. Domyślanie się czegoś, kiedy tego nie ma. To też jest przestępstwo. My nie mamy się niczego domyślać. My jesteśmy w rzeczywistości. My żyjemy w rzeczywistości, nie w domysłach. Ja się domyślam, że ten brat może mnie nie lubi. A on mnie lubi i bardzo się ucieszyłby, gdybym do niego przyjechał. Ale ja się domyślam, że mnie chyba nie lubi. No i nie pojadę, bo po co ma to coś tam. Rozumiecie? I to już jest przestępstwo. A więc ile przestępstw można popełnić, kiedy się nie żyje nowym życiem? Pełno. Paweł tu ostrzega nas przed zakonem, przed takim poczuciem, no ja już nie kradnę, nie piję, to już jestem w porządku człowiekiem. To co to jest? To jest dalej jesteś wszystkiego, jesteś, cały zakon wypełniłeś? No jeżeli nie, to Słowo Boże mówi, że jeżeli wypełniłeś wiele, a w jednym zawiodłeś, to jesteś winien wszystkiego. Tak mówi zakon? A więc jeżeli się cieszysz, że ty nie kradniesz, nie pijesz, nie to, no to czy ty wszystko inne też robisz? Jeżeli chcesz zakonu, to rób wszystko. Czy jest możliwe, żebyś robił, czy robiła wszystko? Nie. A więc czyni się przestępcę, jeżeli tak myślisz. Z czego możesz być zadowolony? Z Chrystusa. Wtedy nie jesteś przestępcą, bo z Chrystusa masz obowiązek być zadowolonym. Masz radować się nawet zawsze w Panu. Czego brakuje chrześcijanom? Radowania się w Panu zawsze. To znaczy, że gdzieś musieli wrócić do jakiegoś przestępstwa, domyślam się. No i tak to właśnie wtedy wygląda. 2 Piotra. 1-3 wiersze. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Co oni powodują? Powodują to, że pewni ludzie zaczynają wracać do tego, co zostawili. I czynią z siebie przestępców. Powracają do starego sposobu funkcjonowania.
Rozwiązłość. Co to jest rozwiązłość? Może to będzie trudne, ale według mnie rozwiązłość to jest brak wzajemnej miłości między braćmi i siostrami w Chrystusie. To jest rozwiązłość. To jest życie w rozwiązłości. To jest życie bez miłości. To jest rozwiązłość. Ci ludzie wyprowadzają z miłości wzajemnej do życia w rozwiązłości. To znaczy każdy żyje po swojemu dla siebie. To jest rozwiązłość. Związani zostaliśmy w Chrystusie, żebyśmy byli jednym ciałem. On nas złączył ze sobą nawzajem swoją miłością, przebaczając nam nasze grzechy. Ale rozwiązłością jest, kiedy my opuszczamy to, co On uczynił dla nas, łącząc nas w jedno ciało i zaczynamy żyć znowu rozwiąźle. To znaczy każdy żyje dla siebie według własnego upodobania. To jest rozwiązłość, moi drodzy. I właśnie w zborach doprowadza się ludzi do rozwiązłości. Ludzie przychodzą, są na zgromadzeniach, wychodzą i żyją dla siebie po swojemu. To jest rozwiązłość. To jest grzech. To jest wracanie do tego, co było wcześniej. Opuszczanie wspaniałości Chrystusa, obecności w zgromadzeniu, byciu między sobą nawzajem jako kochający się Boży lud i znowuż wracanie do tego, że sobie znikają ludzie, pojawiają się ludzie, znikają ludzie. To jest rozwiązłość. Dla mnie to jest rozwiązłość. Jak mąż i żona są on znika na ile dni, wraca i nic. Ona znika na ile dni, wraca i nic. Nie, to jest rozwiązłość. Ludzie, którzy powinni być razem, znikają, robią coś, drugi nie wie co i wracają jakby nigdy nic. To jest rozwiązłość. To nie jest opuszczenie domu w sprawie, w której współmałżonek wie co i jak się dzieje. To jest tak życie sobie, żeby mieć swobodę. A więc to jest rozwiązłość. I tak samo jest w chrześcijaństwie. Może tego nie rozumiesz, ale to jest rozwiązłość. Prawdziwie Kościół Jezusa Chrystusa został złączony poprzez spoiwo. Tym spoiwem, złączem jest miłość wzajemna. Jeżeli to zostaje rozcinane, to wtedy pojawia się rozwiązłość. Ludzie żyją po swojemu, tak jak sobie to widzą, dla własnej chwały. A związłość to jest wtedy, kiedy żyjemy jednomyślnie, razem, dla jednego Chrystusa, pod jedną głową. To jest związłość. I dobrze byśmy byli tak zwięźli w tym wszystkim dla Jego chwały, żebyśmy mogli się cieszyć, że Chrystus wygrał. I zobaczcie, co jest dalej, od 20 wiersza. Albo od 18 może. Przemawiając bowiem słowami nadętymi, a pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się od wpływu pogrążonych w błędzie. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeśli bowiem przez poznanie Pana, więc mamy do czynienia z ludźmi, którzy poznali Pana. Przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani. O tym mówi Paweł. Jeżeli wracam do tego, co zostawiłem, czynię z siebie przestępcę, bo my już nie mamy tam wracać. Dla nas był rozkaz opuścić Babilon, wyjść z tego świata grzechu do Chrystusa, a nie balansować między. Lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż był poprzedni. To jest sprawa oczywista. Możesz to oglądać poprzez brak tej świętej radości wśród ludzi wierzących, brak jedności, brak poczucia, że my zostaliśmy złączeni w Chrystusie Jezusie. Na wieczność, na zawsze. Jest takie poczucie własnej osobowości, co powinno umrzeć, co powinno zginąć. Powinniśmy mieć osobowość Chrystusa, myślenie, sposób życia, więc powinniśmy doznawać głębokich, wspaniałych
doświadczeń wspólnie razem będąc. Umacniani, szczęśliwi, budujący się nawzajem. A więc to przyniósł nam Chrystus, uwolnienie. Ale gdy wraca człowiek do starego sposobu rozsądzania, wraca do swego przestępstwa i wtedy zaczyna coraz bardziej kombinować i coraz więcej popełniać kolejnych starych przestępstw. Ja to jestem takim człowiekiem. To jest przestępstwo. Ja jestem w Chrystusie. Chrystus jest taki. To jest Ewangelia. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Jakie to jest święte przykazanie? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli, duszy i siły, a bliźniego swego jak siebie samego. Odwracają się od tego przykazania do czego? Do rozwiązłości, do życia po swojemu i dla siebie. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. Przed tym właśnie ostrzegał apostoł Paweł. Nie wracajcie do starego sposobu rozsądzania spraw. Rozsądzajmy wszystko w nowym przymierzu, w Nowym Testamencie. Patrzmy na to, jak Chrystus chce, abyśmy patrzyli. Korzystajmy z tego nieustannie. Nie dajmy się wrogowi prowadzić do przestępczości. Naprawdę jest widać. Bo jeżeli to jest Chrystus, to ty całe serce tu będziesz mieć, aby budować się na Boży dom. A jeśli to jesteś ty, to będziesz tylko dodatkiem do tego zboru. To jest przestępca. Przestępca nie może być w jedności w Chrystusie, bo nie może w tej jedności przebywać. Dlatego przestępcy nie mogą doznać jedności Chrystusowej. Cały czas będą na uboczu. Dopiero wejdziesz w tą jedność, kiedy skończysz z przestępstwem, kiedy już będziesz żyć dzięki Chrystusowi, a nie dzięki sobie samemu czy sobie samej. Przypowieści Salomona, 2 rozdział. To, co również mówiliśmy, opieranie się na mamonie też jest wracaniem do starego przestępstwa. Więc opierać się mamy na Chrystusie. Żyjemy pośród tego świata i posługujemy się pieniędzmi tego świata, ale to nie pieniądz jest naszym bezpieczeństwem, tylko Chrystus. Nie pieniądz jest naszym zadowoleniem, tylko Chrystus. I tu mamy od 12 wiersza 2 rozdział. Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi. Powiem, po czym to też rozpoznaję. Kto z kim przestaje, takim się staje. Jeżeli będziesz przebywać z ludźmi, którzy nie mają serca do tego zboru, to i ty będziesz tracić serce do tego zboru. Jeżeli będziesz przebywać z ludźmi, którzy mają serce do tego zboru, to i ty będziesz nabywać serca do tego zboru. Będziesz przemienianą w ten sposób, żeby doznawać, że jesteś tutaj częścią tego, co tu się dzieje. I bierzesz udział w czymś pięknym, czymś wspaniałym. I to będzie dla ciebie zaszczyt i radość. Ale jeśli będziesz przebywać z tymi, którzy nie widzą tego oczami Chrystusa, dla których religia jest lepszym wyjściem, to powoli będziesz przechodzić na stronę religii. I będziesz tu przyjeżdżać, pobędziesz i pojedziesz dalej i będziesz robić swoje. Bez znaczenia, czy to jest Chrystusowe, czy nie. Czy to jest miłość wzajemna, czy nie. A więc tutaj Salomon ostrzega, żeby uważać na to. Którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Więc jakie to jest ważne, żeby uważać na ludzi, co oni ci dadzą, tak? Chcemy nawzajem dawać sobie dobre rzeczy, miłość, prawdę, szczęście, budować się, wspierać się, dodawać otuchy, pocieszać. Chcemy sobie dawać dobre rzeczy,
Bo wiemy, że chcemy dojść do wieczności, a drogą, którą idziemy, jest Chrystus. Ale ci, którzy zbaczają z tej drogi, oni tego nie potrzebują. Oni potrzebują zadowolenia, grupy ludzi, którzy będą cieszyć się jak oni, którzy będą też osiągać jakieś takie swoje tam cele czy sukcesy. A więc to jest właśnie metoda tych, którzy wchodzą w przestępstwo. Przestępcy kogo najlepiej potrzebują? Przestępców, żeby z nimi zrobić coś innym, którzy nie są przestępcami na przykład, żeby wykorzystać sytuację i coś im tam uszczuplić, to co oni tam posiadają. A więc trzeba uważać, z kim jesteś. Pamiętacie, jak Paweł pisał Tymoteusza? Tymoteuszu, patrz za tymi, którzy z czystego serca wzywają Pana i z nimi przebywaj. Przy nich będziesz odpoczywać, będziesz doznawać tego, co potrzebujesz doznawać, że oni lgną do Boga, a ich życie jest poświęcone Panu Jezusowi Chrystusowi, że oni nie myślą o swoich zadowoleniach, ale o tym, co Chrystus przyniósł tutaj na ziemi nam ludziom. To jest ważne. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. 35 i 36 wiersz. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. I znowu ostrzeżenie, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Później jest powiedziane, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. A więc Bóg nie ma upodobania w tych, którzy się cofają i giną. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Może na dzisiaj się wydawać to, że nie wszyscy to robią, a więc może bez sensu jest, że ja jestem taki zaangażowany w te piękne rzeczy. Inni żyją sobie tak czy inaczej, może ja coś powinienem trochę pożyć tak czy inaczej. Może przychodzą takie myśli, Słowo Boże mówi, nie idź tak, nie myśl o tym. Nie porzucaj tego miejsca społeczności z Bogiem, radości z Bogiem. Szczęścia należenia do Niego. Nie porzucaj tego miejsca. Wytrwaj tutaj. Pozostań w tym należeniu do Pana. Powiedzmy to tak. Gdybyś robił coś w sadzie. Pobrudziłeś się sadzą. Idziesz się umyć. No umyłeś się. No i wracasz z powrotem do tej sadzy. To co będzie? No znowu się zabrudzisz. No i tak możesz się kręcić i wyjdziesz trochę i znowu się zabrudzisz. Przyjdziesz na zgromadzenie i znowu do sadzy i znowu się zabrudzisz. I można w ten sposób starać się albo już nie iść tam więcej, nie brudzić się, tylko cieszyć się dalej czystością, radością w Panu. Kochać braci, siostry, Boży lud, Chrystusową miłością jako Bożą rodzinę i pełnić wolę Ojca. To jest bardzo ważne. Hebrajczyków, 3 rozdział. Wiesz, że życie Jezusa to jest wyzwaniem. To nie jest takie zwyczajne życie. To jest nadzwyczajne życie, które wymaga naprawdę zrozumienia i świadomości, jak wiele ono dla nas znaczy. I tutaj 3:14 czytamy. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Pamiętam takiego pewnego rodzaju doświadczenie ze swojego życia. Wtedy bardzo świeżo zacząłem być wierzącym. Zacząłem czytać Biblię. Poznawać coraz bardziej, bardziej i w jakimś tam czasie, pamiętam, że trafiłem jakoś, nie wiem, czy jak się dowiedziałem, trafiłem na zgromadzenie do zboru zielonoświątkowego. I tam byli pewni ludzie, którzy mówili o jakichś potrzebach, opiece nad kimś. Wtedy też niedużo zarabiałem. I pamiętam to wspaniałe uczucie. Sięgnąłem do kieszeni, wyjąłem wszystkie pieniądze, co miałem i dałem tym ludziom. I miałem takie szczęście.
To jest właśnie ta ufność. To jest to szczęście, że nie myślisz, co potem. To było takie piękne uczucie po prostu, taka wolność, swoboda, że dajesz obcym ludziom całkowicie, nie znasz ich po prostu, dajesz. Oni później zapamiętali z tego w sumie. Po jakimś czasie spotkaliśmy się i ten. Ale masz takie fajne uczucie, takie, no naprawdę, to jest piękne, że możesz tak się cieszyć, że zrobiłeś coś takiego i nigdy nie zabrakło. Myślę, że Pan lubi takich ludzi, którzy wprowadzeni w doświadczenie mogą zrobić to, co w tym momencie najlepiej doznają, że mogą zrobić. Nigdy nie zabrakło, nigdy. A więc myślę, że Bóg dobrze pamięta, tak jak jest napisane tutaj, że Bóg pamięta, co żeśmy zrobili i On później w chwilach nawet doświadczeń współdziała z nami, aby nas przeprowadzić. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział i 13 i 14 wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To zobaczcie, co Pan Jezus mówi, że wielu wchodzi przez tą szeroką. Wielu gdzieś widzi, że to nie jest to, co być powinno i próbują znaleźć tą wąską bramę i wąską drogę, ale przeszkadza im ich przestępczość, to wracanie do starego i nie umieją znaleźć tego wejścia. Pomyśl, czy nie jest to najcenniejsze, żeby znaleźć i już być na tej wąskiej drodze szczęścia, tej radości w Panu? 5 Mojżeszowa, 17 rozdział, to jest to, o czym już wspominałem. 17 rozdział i 16 wiersz, tylko od tego miejsca. Gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę, którą opuściliście. Nigdy już więcej nie wracajcie. Nigdy nie wracajcie do Egiptu. Nigdy. Powiem ci, że to jest całe twoje nieszczęście, te powroty do Egiptu, te szamotanie się z Egiptem i to myślenie, no widocznie tak musi być. Nie, nie musi być. Możesz iść tylko jedną drogą do góry, wzwyż, przez ciało Chrystusa i cieszyć się Nim zawsze. Doznawać Jego czystości, Jego miłości, Jego pokoju. Nie wracaj do starych przestępstw. Jeżeli tylko doznasz, że jesteś słaby i nie dasz rady i musisz przegrać, nie musisz przegrać, wcale nie. Wystarczy, że będziesz wzywać imienia Pańskiego. Już nie jeden brat i siostra wygrali. W chwili, gdy wydawało się, że ciało już po prostu ma zwycięstwo zaklepane, przestępstwo zaraz będzie popełnione. I się okazywało, że wcale nie zostało popełnione i zostało zniszczone. To przestępstwo nim się pojawiło, bo Chrystus pomógł. A więc kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony, ale jeśli ktoś się podaje, wraca na drogę uległości pokuszeniu, no to ulegnie pokuszeniu i zrobi w końcu to, co to pokuszenie chce, aby człowiek zrobił. Nie wracaj i nigdy nie wracaj. Przypowieści Salomona, 4 rozdział, 14 wiersz. Na drogę bezbożnych nie wchodź i nie krocz drogą złych ludzi. Unikaj jej i nie wchodź na nią. Odwróć się od niej i omiń ją.
Może nieraz wróg cię próbuje nastawić na kogoś i próbuje ci myśli włożyć jakieś takie przeciwko. Nie wchodź na tą drogę, nie idź nią, ani kawałka. Nie wejdź w ogóle i za chwilę to wszystko pójdzie. I nie będzie tego, bo nikt nie ma cię prawa zmusić, żebyś szedł czy szła drogą bezbożnych, bo jesteś dzieckiem Bożym. Kiedyś jak nie byłeś czy nie byłaś, to diabeł mógł cię zmusić. Teraz nie może cię zmusić. Jedynie może napierać myślowo na ciebie, ale zmusić cię nie może. Ty w każdej chwili możesz wygrać, bo masz Jezusa, masz tego, który jest zwycięzcą. To jest Ewangelia. Czy doznajesz tego? Ewangelia Łukasza, 9 rozdział i 62 wiersz. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pomyśl, ile możesz zobaczyć w Chrystusie. Jeżeli będziesz oglądać się wstecz, zobaczysz wiele swoich ułomności, wiele swojego cwaniactwa, wiele swoich zaborczości. Zobaczysz swoje niepewności, swoje obawy i co z tego weźmiesz wtedy, jak nie przestępstwo? Jeśli będziesz patrzeć na Chrystusa, to na pewno weźmiesz zwycięstwo. Jeśli będziesz się oglądać do tyłu, to będziesz tam widzieć coś z tego, co kiedyś było dla ciebie czymś ważnym, czymś drogocennym i tylko trzeba trochę czasu i sięgniesz po to już. Kto ogląda się wstecz, nie nadaje się. Kto cofa się, też się nie nadaje. Pomyśl, co robisz? Czy idziesz do przodu cały czas? Bo o tym mówimy. Czy idziesz za Panem? Biegniesz za Nim? Cieszysz się Chrystusem? Bo On jest Twoim Zbawicielem. O tym mówimy. Jeżeli zatrzymujesz się, to już się cofasz. To już jest przestępstwo. Jezus mówi: dalej, dalej, nie zatrzymuj się. Nie cofaj się. Jeżeli chcesz być w wieczności. 2 Koryntian, 5, 14 i dalej. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. Już nieraz to mówiliśmy, jakie to szczęście by było, gdybyśmy wszyscy umarli. Ani ty byś nie znał mnie z mojego życia, jakim byłem przed Chrystusem, ani ja ciebie, tylko byśmy znali Chrystusa. Jakie to szczęście byłoby dla nas. O tym szczęściu właśnie mówi Słowo Boże do nas. Dlaczego nie chcesz dać innym szczęścia? Dlaczego żałujesz innym tego dobra? Umrzesz, będą mieli spokój. Spotkają Chrystusa zawsze. Świętość, czystość, radość, pokój. Piękne, co? Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlaczego nie dać tego wspaniałego życia, korzystając z tego, że Pan Jezus wziął nas na krzyż, abyśmy umarli dla grzechu, aby żyć dla sprawiedliwości. Dlaczego nie mieć tego? Zobaczcie, ile rzeczy jest, które stoją przed nami otworem. Całkowicie za darmo, z łaski, aby się kto nie chlubił. Ale korzystajmy z tego, aby innym dać to, co drogocenne. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. A więc nie wracaj do starego. Nie wracaj do starych sposobów pokazywania swego życia. Pokazuj to w tym nowym wymiarze, kiedy to jest Chrystus. Chlub się Panem, ciesz się Panem. Paweł mówi, z czego będę się chlubił, jak nie z krzyża Chrystusowego,
którym ja umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. Jakież to jest piękne, wspaniałe życie, chwalebne życie. Wystarczy nie wracać do swoich przestępstw. Iść za Panem i czerpać wszystko, co nowe. Wszystko, co czyste, co chwalebne, co wieczne. Brać tylko z Chrystusa już. List do Galacjan, 5 rozdział. Od 2 wiersza. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Zobaczcie, co apostoł Paweł mówi. Wracanie się do tego jest wypadnięciem z łaski. Chrystus już nic takiemu człowiekowi nie pomoże. Zobaczcie, jakie to jest niebezpieczne. A wydawałoby się, przecież tam Biblia mówi o tym. Przecież to jest w Biblii napisane. Tak, ale to już się dopełniło, wypełniło. Teraz jest Chrystus i nowe przymierze. Bądźmy sobie braćmi, siostrami, miłujmy się nawzajem, cieszmy się tym nowym życiem w Chrystusie, usługujmy sobie nawzajem tym, co mamy od Pana. Niech to będzie coś naprawdę pięknego. Po co przychodzić na zgromadzenie jak przestępca, który wiadomo, że niesie ze sobą obawę, lęk, a co będzie, jak się wyda, a co będzie jak tak, albo inaczej. Lepiej jak najdalej u tego. List do Kolosan, 3 rozdział. Od 1 wiersza. A tak, jeśliście zbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy i my się okażemy razem z Nim w chwale. A więc Chrystus, nasze życie, wszystko do przodu, idziemy do przodu. Radujmy się w Nim zawsze i korzystajmy z tego. Ja wiem, że to musi wyłamać cię z tego wszystkiego. To musi sprawić, że nie będziesz dalej węszyć po starych kątach, że zaczniesz poznawać wspaniałość Chrystusa i życie, chwale Chrystusa. I to cię najbardziej będzie pociągać. A więc umarliśmy. W Biblii często jest to napisane. Umarliśmy wraz z Chrystusem. Umarliśmy w Chrystusie, aby już nie żyć jak świat, aby żyć jak Chrystus, żeby żyć dzięki Chrystusowi. List do Rzymian, 6 rozdział. Dlaczego mielibyśmy żyć dalej? Powiedz mi, czym można to w ogóle usprawiedliwić nasze dalsze życie? Czym to można usprawiedliwić? Jeśli to by było czyste i święte, w porządku, żyjmy tak, ale przecież to był grzech. Czym można usprawiedliwić dalsze nasze życie w sposób grzeszny? No czym, kiedy my chcemy dojść do wieczności, chcemy dzisiaj żyć dla Boga, dla Jego chwały? Czym można to usprawiedliwić? Niczym. I tu w 6 rozdziale 3 wiersza czytamy: czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Nieraz mówiłem jakimś ludziom, którzy coś ode mnie się domagali. Mówię: człowieku, ja już nie żyję. Ludzie nie umieją tego zrozumieć. Dalej domagają się czegoś z tego przestępczego życia. A ja już nie żyję i nie mam zamiaru wracać do swoich przestępstw. Do sposobów życia bez Chrystusa. Czy ty chcesz wracać? Podoba ci się tamto stare? Upodobanie masz w tym, żeby dalej robić coś tak, jak kiedyś bez Chrystusa żyjąc robiłeś czy robiłaś?
Czy to jest dobre? Czy to może coś komuś dać dobrego? Przecież to jest przestępstwo, to jest złe. To jest wnoszenie czegoś złego. Usuń to jak najszybciej. Wszak umarłeś, umarłaś. Skąd z tym? Szukasz swego, potrzebujesz tego czy tamtego. Skąd z tym? Umarłeś. Dla umarłego wszystko już się skończyło. Teraz wszystko to Chrystus. W końcu może być miłość, radość, szczęście z bycia razem ludzi. Ludzie mogą się naprawdę miłować, bo Duch Boży rozlewa miłość w sercach tych, którzy usprawiedliwieni z wiary są w Chrystusie Jezusie. A to jest cudowna miłość, nie taka ludzka, to jest Boża miłość. A więc po co żyć jak przestępca, bez miłości, męczyć się, próbując coś robić, skoro mogę żyć swobodnie, miłując? Może nieraz by trzeba było i zrobić, żeby się pewno ludzie zdziwili, usypalibyśmy tutaj jakieś takie te, wbili jakieś te krzyże i napisali nasze imiona, nazwiska i byśmy tu zrobili cmentarz taki. Może i dobrze by było zrobić i ty, chodź, chodź, zobacz. Widzisz, twoje imię, nazwisko tu jest. Nie żyj już, chłopie, nie żyj już, kobieto. Przecież umarłeś, umarłaś, no. Może trzeba będzie to zrobić. To byłby ciekawy pomysł. Później na wsi by mówili, że cmentarz jest tutaj. A my byśmy powiedzieli, że tak, właśnie mamy kolejny pogrzeb. A więc to jest prawdziwa rzeczywistość. Myśmy umarli w Chrystusie. Już nie mamy potrzeby żyć. To jest przestępstwo, gdy żyjemy my, a nie Chrystus. Dlatego dzieją się niedobre rzeczy. Gdybyśmy umarli, nie byłoby problemów. Wszystko nie ma znaczenia. Chrystus jest najważniejszy. To życie już jest tylko dzięki Chrystusowi. Ono jest wieczne. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Piękne nowe życie, chwalebne nowe życie. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. To jest prawda. Wiecie, jakie to jest piękne życie? Ci, którzy tak żyją, wiedzą, że tam nie ma grzesznego myślenia. Tam jest radość należenia do Chrystusa. Tam jest szczęście, że możesz być wolnym człowiekiem i żyć dzięki Chrystusowi. Nie szukasz nieszczęść, nie biegasz za czymś, żeby nieszczęścia nosić. Jesteś szczęśliwy, bo masz Chrystusa. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. A więc możemy powiedzieć w 100%, że wracanie do starych sposobów rozwiązywania spraw jest przestępstwem. My mamy te sprawy rozwiązywać dzisiaj w nowy sposób. Dzięki Chrystusowi każda sprawa ma być rozwiązana. Dzięki Chrystusowi. Aby gdy wróci, abyśmy mogli być z Nim całą wieczność. To jest dla mnie i dla Ciebie bardzo, bardzo ważne. Paweł powiedział, już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Czy on mówił tak sobie, czy powiedział prawdę? Prawdę. Mówi, widzieliście moje życie, że było czyste, chwalebne, a tak nie żył Saul Starsu. Miał stale problem, chciał czynić dobro, a trzymało go się zło. Ale tu już jako chrześcijanin, w którym żyje Chrystus, to on już żył tym życiem świętym, bo Jezus żył w nim. Chwała Bogu. Żyjmy tak obficie, cieszmy się Chrystusem. Budujmy się Nim nawzajem, umacniajmy się, nie popierajmy przestępstwa, nie zgadzajmy się na przestępstwa życia w rozwiązłości. Po swojemu. To jest całkiem inne życie. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Chyba, że nie podoba ci się życie Jezusa, no to wtedy twój temat.
mi się podoba. Od 9 wiersza. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Co? Piękna perspektywa, co? To dopiero będzie wydarzenie. Cóż to porównać te dzisiejsze czasy z tym? To nieporównywalne, prawda? A wielu dzisiaj się już szamocze i wraca do swoich starych śmieci, do przestępstw, aby z nich skorzystać. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto nie cofnie się do swoich przestępstw, do swoich sposobów, ten będzie zbawiony. Jeśli ktoś cofa się do swoich przestępstw, do starych nawyków, starych sposobów rozwiązywania spraw, bez Chrystusa, bez pokuty, bez porzucenia zła, bez upamiętania, bez przyjęcia oczyszczenia, to ten człowiek będzie zawsze żyć w sposób odstępczy. Ale jeśli będzie korzystać z krwi Chrystusa, z oczyszczenia, uświęcenia, z tych radosnych myśli, wdzięcznych, gotowych na to, by czynić dobro mimo wszystkich przeciwności, będzie szczęśliwym człowiekiem. Kto wytrwa do końca? Mateusz 10 rozdział od 34 wiersza. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Widzicie więc, co Pan Jezus Chrystus mówi. Jeżeli chcemy naprawdę być Jego uczniami, to On jest wszystkim. Jeżeli chcę się uratować, to idę za Jezusem. I żaden człowiek nie może mnie oderwać od Chrystusa przez cokolwiek, bo Chrystus jest najważniejszy. On zapłacił. On uwolnił mnie od starego, od starych, niewolniczych powiązań. Mogę żyć już na wolności z Chrystusem. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Może ten od 1 do 3 wiersza. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. I od 12. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Szczęściarzami jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia,
to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Nie dziwmy się, gdy przyjdzie nam cierpieć z powodu tego, że żyjemy dzięki Chrystusowi. Wytrwajmy do końca, nie wracajmy do starego, nie próbujmy robić tych starych rzeczy. Wiecie, to jest naprawdę, to jest coś, co nieraz przekracza ludzki sposób myślenia. Kiedy widzimy ten pierwszy Kościół na samym początku, to było niesamowite, co się z nimi działo. To było niesamowite, jak oni byli bliscy sobie. Jak oni naprawdę byli z sobą, jak się spotykali często, wielbili Boga, jedni o drugich się modlili, troszczyli się o siebie nawzajem. To była rodzina, nowa rodzina. Wielu mogło mieć wtedy zarzuty do nich. Co wy robicie? Przecież to są obcy ludzie całkiem. Jak wy możecie w ten sposób się zachowywać? My jesteśmy waszą rodziną. A oni mówili, że ich rodziną są ci, którzy pełnią wolę Ojca, który jest w niebie. To jest rzecz nowa, całkiem nowa. O tym mówił Chrystus. On jest głową tego ciała, on jest tym drugim człowiekiem, na którym to jest zbudowane. Korzystajmy z tego. Tu nie mówisz, że nie masz mówić do Ojca Ziemskiego Ojcze, czy tam do Matki, Matko, czy Mamusiu, czy Tatusiu, czy jakkolwiek tam. Ale nie możesz pójść za ich złem. Masz iść za Chrystusem. To jest najważniejsze. Czy to dziecko, czy cokolwiek, Jezus stał się twoim życiem. Już nie te cielesne więzi, ale to, co uczynił Chrystus. Kiedy w Nim umarłeś, w Nim umarłaś i w Nim powstałeś, czy powstałaś do nowego życia. To jest całkiem nowe życie. Bolesne. Wielu ludzi nie zrozumie takiego życia. Ale ono jedynie jest słuszne na tej ziemi. Bo tak żył Chrystus, pełniąc wolę Ojca, który jest w niebie. Czy jesteś w stanie być w takiej rodzinie? Jeżeli nie umarłeś, nie jesteś w stanie. To jest za wysoko. Jeżeli umarłeś, czy umarłaś, możesz być w tej rodzinie. To jest dla ciebie. Bo tam nie ma mądrych, tylko tacy mogli tam wejść. Tam wchodzą ci, którzy przyjęli to wywyższenie w Chrystusie do bycia dziećmi Boga Wszechmogącego. Oby Bóg pomógł nam to widzieć i w tym miejscu znajdować prawdziwe zadowolenie i szczęście, żeby nie zepsuć tego wspaniałego aktu chwały, bo to jest coś wspaniałego, to jest coś tak cudownie czystego, że to jest doskonałe, to jest piękne. Żeby nie wracać do swoich sposobów domniemywań, a bo ktoś musi naprawdę coś mieć za tym, bo przecież nie mógłby tak żyć, nie mając jakiegoś, no nie wiem, jakiejś tam rzeczy, czy korzyści z tego, czy innych rzeczy. Przecież to tak nie można żyć. Muszą być jakieś korzyści. Tak ludzie często myślą, nie można tak żyć, bo musi mieć człowiek jakieś coś z tego, bo jak to można tak żyć? Tak żył Jezus i tak będą żyli ci, którzy do Niego należą. Oni mają korzyść w tym, aby czynić wolę Ojca. To jest ich korzyść najwyższa. Oni nie patrzą oczami ludzkimi, oni patrzą oczami Bożymi. A więc to jest najważniejsze, żeby iść za Nim, nie patrząc na to, co ludzie o Tobie powiedzą. Nie wracać do starych sposobów, aby się tłumaczyć. Nie musisz się tłumaczyć. Mówią, że przestępca się tłumaczy. Nie musi się tłumaczyć. Idź i rób dalej. Ludzie zobaczą, czy to jest wynikiem tego, czy tamtego. Pan Jezus wygrał i dzięki Niemu dzisiaj tu jesteśmy. I On do mnie i do ciebie mówi bardzo wyraźnie, to powołanie kosztuje cię wszystko, ale zyskujesz też wszystko.
Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Korzystaj z tego. Nie wracaj do starego. Nie myśl po staremu. Nie urządzaj swego życia jak grzesznik czy grzesznica. Urządzaj je dzięki Chrystusowi. Niech sprawia ci każdy dzień radość, że możesz żyć dla Jego chwały, że możesz czytać Pismo Święte i ono jest dla ciebie oczywiste, takie proste, takie prawdziwe. I możesz żyć dzięki Chrystusowi, tym Słowem Bożym. To jest prawdziwe życie na wolności. Tam żyjąc nie masz pomysłów, żeby wracać do starych rzeczy. Niewielu ludzi wchodzi w to miejsce uwolnienia. Ale ci, którzy tam weszli, są wolni. Są szczęśliwi. Wiedzą, do kogo idą i wiedzą, za co cierpią. Amen. Amen.